Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wyskoczyła mi kontrolka odciśnienia opon na Hondzie wciąż zimówki i tak sobie myślę, że może je dojeżdżę, no bo chyba ostatni sezon. Sam nie wiem, co robić. Niemniej jednak dobijemy ciśnienie tym powerbankiem. Check tire pressure. No to sprawdzamy ciśnienie. Nadmienię, że w Mazdzie do tej pory przez 4 lata ani razu nie wyskoczyła kontrolka odciśnienia opon, a na pewno były momenty, że ciśnienie było nierówne. Także Honda moim zdaniem robi to lepiej. System jest taki sam tu i tu, czyli pomiar z czujników ABS. Co do ciśnienia, ma być 2-3 na wszystkich kołach. Gdyby CV-ka była dociążona, to wtedy 2,5 na tylnych. Powiem wam, że ostatnio używałem tego kompresora do napompowania opon w rowerze córki. No i luks sprawa. Malutkie, a fajnie pompuje. No to zacznijmy od tylnego lewego. Nastawiam 2-3. Trochę mało elastyczny ten wężyk. No i pokazuje 2-4. To trzeba odjąć. Jeszcze raz. Teraz 2-3. No to druga strona. Dwa, dwa. I prawy przód. Dwa, dwa. I lewy przód. I tu jest 2-3, tak jak ma być. Ale zobaczymy, czy będzie coś dobijał. Nie, od razu się wyłączył. Czyli jak widzieliście, moi drodzy, wahnięcie tylko o 1/10 między kołami, a komputer już to wyczuwa i już sygnalizuje kierowcy, żeby ewentualnie się temu przyjrzeć. No to resetujemy kontrolkę. Tu chyba schodziliśmy w dół na książeczkę serwisową. Jest książeczka. Wchodzimy. No i 1 z 6, pierwszy to jest speed alarm, czyli przekroczenie prędkości, a 2 z 6 to jest deflation. No to wchodzimy w deflation, klik, no i mogę cancel albo initialize. No to strzałeczka w dół, initialize podświetlone, no to ok, środkowym. Completed. Dzięki. Trzymajcie się.